O. O. Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Witam was w te wtorkowe przedpołudnie. Jestem na miejscu wersji, która czekała mi się po prostu od już, myślę, wakacji, na której chciałem siąść, chciałem spróbować swoich sił. Dzisiaj jest mocny uciąg. Myślę, że na te parę godzin na tym słońcu, to nawet jak nic nie złowię, to i tak będę zadowolony. Także zostańcie z nami, może akurat będą jakieś ryby. Ale jest zima i może być różnie. Więc dzisiejsza zanęta to będzie glina brązowa, co prawda mam tylko rozpraszającą, ale spróbuję ją mocno dokleić. Będę łowił blisko brzegu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Szykowałem się zupełnie na inne miejsce, ale z racji tego, że jest taka fajna pogoda, mówię, spróbujemy tutaj, zobaczymy jak to będzie. Każdy, kto śledzi mój kanał, wie, że od jakiegoś czasu testuję gliny Marlin i jest to glina brązowa. Dlaczego brązowa? Tak mi się wydaje, że tu jest takie bardziej jasne dno właśnie. Zobaczcie, jak fajnie się tutaj przez całą długość potrafi otworzyć. Będę próbował najpierw na glinę, a jak to nie przyniesie skutku, pójdę do samochodu, rozrobię troszeczkę zanęty i będę kombinował. Troszeczkę kleju. Klej naturalny do zajęć wędkarskich. Potrafisz, proszę. Zobaczymy tego kleju. Już go raz testowałem, byłem zadowolony. Także jak się nie ma tego, co się potrzebuje, to trzeba improwizować. Zanęta to tam, to jest. No ale glina niestety nie jest typowo rzeczna. Na szczęście jest to tylko 2 kilo, więc szybko tutaj nawet na bieko od kotła. Ja sobie tak etapami to przecieram. Sito 2 mm. Przez tak drobne sito nie można tak od razu całe 2 kilo dawać, bo się zalepi. Zaraz wam też pokażę, jaki mam patent na przechowywanie w takie mrozy Jokersa, bo dzisiaj jest mimo wszystko minus 2. 2 litry bez wstępnego nacenia powinny spokojnie wystarczyć na kilka godzin wędkowania. I okej. Mamy przetartą, a teraz zobaczcie jaki myk. W domu rozproszyłem sobie Jokersa. Kiedy zacznę łowić, przesypię sobie do tego małego pudełeczka tyle tylko, ile będzie mi potrzebne do łowienia. A Jokers tutaj w tej miseczce po prostu będzie sobie pod przykryciem elegancko czekał. Dlatego ja wszystko z takich rzeczy trzymam osobno, bo to wszystko trzeba dozować. Nie można tak od razu wszystko wrzucić na raz i cześć. Robaka trzeba dozować, bo potem z wody nie wyciągniesz. Do wody wrzucisz, ale już potem nie wyciągniesz. No to lecimy. Raz. Dwa. Zostały jeszcze takie trzy. Ale to na razie niech sobie leży. Dzisiaj chciałem turystycznie, bo trzeba się kawałek jednak przejść tutaj. Jak się nie bierze wózka. Zanim tu zacząłem to wszystko rozrabiać, to się w ogóle zacząłem zastanawiać, czy mam jakiś taki koszyk, który tutaj przy tym dużym uciągu da radę. No, jakiś tam sobie znalazłem, bardziej wygląda jak ciężarek niż koszyk. Mam dzisiaj 4 godziny maksymalnie, która jest 10:30. Ogólnie jestem szykowany tak jak zawsze, tylko że bardzo kompaktowo, bardzo turystycznie. Później wam też pokażę tą torbę, którą dostałem na gwiazdkę, po prostu... Jestem zszokowany, że można wszystko po prostu zapakować do jednej torby, rzucić ją na ramię i się przejść te 40-50 metrów bez problemu. Zobaczcie, zaczynam od takiego koszyczka maluteńkiego. Wam podejdę, pokażę. Dosłownie na grubość kciuka, już raz go zdeptałem, jednak działa dalej. To jest takiej firmy, polski chyba producent, to jest Feder Pro. 90 gram z takimi maluteńkimi kolcami, zobaczcie. No i mówię, malutki koszyk, jak tu napcham jeszcze tej gliny z Jokersem, no to będzie się zachowywał praktycznie jak ciężarek. Więc myślę, że nie będzie źle, łowię blisko brzegu. Okej. Ale kozak. Dzisiaj jest tak kozak pogoda, że nawet jak nic nie złapię, to będzie super. Elegancki relaks. Wymieniłem koszyk na cięższy, z 80 czy po 90 przyszedłem na 120 i powiem wam, i tak przesuwa, ale nie aż tak mocno. Nurt jest dość silny dzisiaj, na pewno ponad 150 gram płynie. Widać, że ten śnieg z gór się zaczął topić i ta odra coraz szybciej idzie, przyspiesza z tygodnia na tydzień. Zobaczcie, jak ta woda idzie w ogóle. Patrzcie.
Widzicie? Idzie taka piana. Może ci na podstawie właśnie jakiegoś tam ocenić. A, korzystając z okazji właśnie, że nic nie bierze, nic się nie dzieje, pokażę wam tą torbę, o której wspominałem na początku filmu. Patrzcie, taką torbę dostałem na gwiazdkę, jak to się mówi. Pierwszą ciekawostką, która mnie zdziwiła, jest takie oto coś. Zobaczcie. Wieko w ogóle można całkowicie odpiąć. Jest to torba Foxa. Zobaczcie. Widzicie? Pokrowie znakowrotki, mój organizer, tu mam wszystkie rzeczy, takie z drobnych rzeczy. No wszyściuteńko można zapakować do jednej torby. O. Tutaj tematy, o. Zobaczcie. Cyk. Boczna kieszeń, pojemna, taka mniejsza, tu duża i tu na przykład mieszczą się buty. Także fajna, porządna torba. Z obu stron, ogólnie zobaczcie, jeszcze taka wzmacniana jest, to jest sztywne. Widzicie? I pod spodem jest taki sam temat. O, nie wiem, czy to widać. Czekajcie, może z tej strony. O, widzicie? Też ten spód jest taki wzmacniany jak ta góra, czyli niezależnie jak ją położycie, nawet jak do góry nogami, to będzie bezpiecznie, wszystko wzmocnione jest i bez ciśnień. Naprawdę cały sprzęt dzisiaj spakowałem w tej jednej torby. No i do tego miałem jeszcze wędkę i wiadro w drugiej ręce, także taka sytuacja. Bardzo fajna torba. Nie wiem, tu jest jakieś oznaczenie Air Series, że to jest jakaś linia toreb czy czegoś Foxa. Ogólnie Foxa nie używam. Jest to pierwsza rzecz właściwie Foxa, jaką mam w życiu. To jest taki fajny klimacik jak na plaży. Piasek tu wysypano. Ogólnie fajnie zagospodarowano brzeg. Od niedawna tutaj oddany do użytku. Właściwie parę lat. Najbardziej to mi się dzisiaj podoba to, że jest taka fajna pogoda. Ciepło, słonecznie. Grzeje to słońce. Brakowało mi takiego wędkowania. No i od tej ulicy tak strasznie nie daje hałasem, jak myślałem. Co to jeszcze zrobić, żeby było lepiej? Może białych robaków trochę? Czy nie mam pojęcia, nie mam pomysłu. Może coś podklenia, białych robaków i pinki. Kurde, nie ma robaków. Czyżby to były brania? Ale powiem wam, ten kij jest nie do zajechania. Naprawdę. Takie rzeczy, co ja nim robiłem, naprawdę. Tak przeciążany. Teraz 120 i ciężka glina, słuchajcie, z robakami i leci. A to jest... Do ilu? No do 120, także no już nawet teraz go przeciąża mocno, myślę. Taka glina z 30 gram na pewno waży, jak nie lepiej. Nigdy nie ważyłem z ciekawości, muszę kiedyś sprawdzić. No ale sam koszyk ma 120 gram, więc... Liczymy teraz na pinka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie mam stanowiska, czy chociaż elektrostatyka. Po prostu dzisiaj jak wstałem, było minus 5, pomyślałem sobie, jak miałbym rozkładać to wszystko. Teraz tu nad wodą nawet, kurde, nawet w tym słońcu, no trochę jest jednak zimno, a tutaj cyk, składam krzesełko, jest naprawdę 3 sekundy, patrzcie, raz, dwa, trzy i złożone. Jest, cyk. Dodałem trochę TTX-a i czerwonego pieczywka w luo.
Tak gram troszeczkę wabank. Nie chciałem iść poza netę, chciałem zobaczyć tak na surowo, bo to już jednak zima. No, ale niestety tym razem chyba nie zadziałało. Okej. Ogólnie dzisiaj miałem dwie miejscówki w głowie, właśnie tą, tutaj w tym mocnym uciągu, jak jesteście w stanie zauważyć, to jest taka dłuższa prostka, dopiero tam zakręca Odra i tu, także tutaj łowimy na dość szybkim, prostym odcinku i próbować łowić ryby prądu lub na jakieś klenie, jazie, coś w tym stylu, lub też pojechać tam dalej na ten odcinek z główkami i próbować łowić gdzieś tam na granicy nurtu ze spokojną wodą z klatki. Wybrałem mimo wszystko tą miejscówkę, bo czaję się na nią, mówię wam, już od lata chciałem tutaj siąść i dopiero teraz znalazł się na to czas i gdzieś możliwości. Więc mimo że schodzę tu praktycznie za godzinę, myślę jechać do domu, więc schodzę tu praktycznie na zero do tej pory. No i tak jestem zadowolony, bardzo fajna miejscówka, przyjazna. I zobaczymy, co tu przyniesie ciepły miesiąc. Na pewno tu przyjadę w sierpniu, może w czerwcu. Zobaczymy, jak to czas pozwoli. Zaczyna się robić chłodno, słońce jest coraz niżej, więc będę się zwijał pierwszy raz w tym roku na rybach. Wczoraj opłaciłem kartę. No jak się podobało, jak mile spędziliście te parę chwil, to zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło. Trzymajcie się. Tylko czyste wędkarstwo.